Hola amigos, me nombre Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka serii The Elder Scrolls 5 Skyrim. Przesiąknięte mroczną magią. Miej broń w gotowości. Jak widzicie, mamy przed sobą księgę, która nas wciąga gdzieś indziej. Jej ciężar wynosi 1, jej wartość 2000. O! Kim jesteś, że ośmielasz się tu wkraczać? Nie słyszałem jego polskiego dubbingu, bo po angielsku to przechodziłem. Jesteś smoczym dziecięciem. Czuję to. A jednak... W ogóle jakiego fajnego smoczka ma, nie? Poza zabiciem kilku smoków, nie masz za bardzo czym się szczycić. Nie wiesz nic o prawdziwej mocy, jaką może władać smocze dziecię. Cała kraina jest dla ciebie zbyt potężna. Nie masz tu żadnej mocy. To jest chyba trzeciego poziomu ten krzyk. Też będzie należeć tobie. To tylko kwestia czasu. Już kontroluje umysł jego mieszkańców. Wkrótce dokończą budowę mojej świątyni i będę mógł wrócić do domu. Odeślij go tam, skąd przybył. Nie, może nie. Mego przybycia. Odsuń się, paskudo. Spierdzielać. Pieprzony Cthulhu. Cthulhu. Fuck you. Długo to jeszcze potrwa? Halo, ja chcę się bronić. No i mnie zgwałcili Cthulhu swoimi maskami. W jednej chwili czytasz. Nie mam many, kondycja mi spada. W jednej chwili czytasz księgę, a w drugiej. A ty się powtarzasz. Ciało zaczęło znikać. Niby nadal całe, ale przeźroczyste. Gdzie? Gdzie on jest? Możemy go dorwać? Możemy go zabić? No nie sądzę. A więc to niebezpieczna rzecz. To taka oczajebna jesteś trochę. Ojciec się jej przyjrzy. Może będzie w stanie wyjaśnić, co właściwie się stało. Chodź. Chyba znalazłam wyjście. Okej. No i będzie takich księg oczywiście więcej. Myślałem, że ten motyw potrwa dłużej, dlatego postanowiłem to w następnym odcinku już umieścić, ale okazało się, że ten poprzedni trwał ponad 40 minut, także i tak dobrze, że już skończyłem i tak. Tamten poprzedni. No, goddammit, nie podoba mi się fakt, że czasami wychodzą tak długie odcinki, bo naprawdę chciałbym się umieścić tak do 29 minut. Wtedy wygląda znacznie lepiej. Musimy powiedzieć Stornowi o tym, co tu zaszło. Dobra, to idziemy. Prowadź, bo ja tam nie wiem, gdzie ty chcesz mnie zaprowadzić. Mam nadzieję, że niezbyt daleko. Widzisz to zielone światło? Tak lśni kamień wiatru, przy którym moi ziomkowie pracują wbrew swej woli. Musimy ich uwolnić. Okej. Okay. To dawaj, ziomeczko. Lecimy uwolnić twoich ziomków. Mamy oczywiście poziom trudności legendarny. Teraz przez nie przemawia. Co się dzieje? A tutaj chyba kojarzę, że będzie fajny motyw. Te, lalka, czy ty coś zrobisz? Chciałem z tobą zagadać. Myślałem, że już teraz tam idziemy ich uwolnić. No dobra, idziemy. Czyli muszę koniecznie cały czas towarzyszyć, nie mogę sobie samemu iść. Okej. Okay. To idziemy za nią. Nie wiem jak daleko to jest, bo nie pamiętam. Chyba niedaleko, chyba już tutaj jest ta wioska. Stąd mamy już prostą drogę do wioski. Poddała się prąd. Bariera nadal trzyma. Dobry znak. To dawaj, nie gadaj, tylko mów. Możesz przecież gadać i biec. Dasz radę. I believe in you. Kochana. Wioska Skalów. Okej. Okay.
I tutaj będzie naprawdę bardzo fajny finał w tej wiosce, z tego co kojarzę. Ojcze, powróciłam. Jest nadzieja dla naszego ludu. Czy przyniosłeś ze sobą Sharingana? Nie, to wypierdalaj z tej wioski. Tak. Jak to możliwe? Przecież nie miałam tyle lat. Obawiam się, że zbyt wiele jeszcze nie wiem. Powiedz Stormowi, co się stało. Ja mam z nim gadać? No dobra, słuchaj. Sprawa wygląda tak. Jest koleś, który ma magiczną moc. Jest dużo potężniejszym smoczym dzieciem ode mnie. Ma też przedmioty, które mu jeszcze buffują te krzyki, że jeszcze częściej może ich używać i coś tam, coś tam, coś tam. I może latać na pieprzonych smokach. Kontroluje jak chce, jakby to były jakieś kurde pieseczki czy konie. Tak jest. A jednym krzykiem może zabić smoka i wydrzeć z niego duszę, żeby ten jego moc ukraść. Tym właśnie jest Mirrak. Czyli takim trochę z większym badasem od samego Alduina. Chociaż Alduin jest też wyjątkowy, bo od Alduina się nie da ukraść duszy i nie da się go kontrolować. Alduin jest takim jakby smokiem nad smokami, który jakby częściowo też nie był tym smokiem, bo po prostu jedyny krzyk, który działa na Alduina tak samo jak na wszystkie inne smoki, to smokogrzmot, który zmusza duszę smoka do lądowania na ziemi. Tylko to działa na Alduina, a tak poza tym to nic się mu kompletnie innego nie da zrobić. Nie można go ujeżdżać i Mirrak na pewno nie dałby rady go jednym krzykiem zabić. A my tego krzyku nie poznamy, tego zabicia smoka. Chociaż, nie wiem, może tak, może da się to znaleźć gdzieś w Solstheim i nie mam pojęcia. Ale nie znalazłem takiego krzyku. Jeśli to prawda, to znaczy, że to, czego się obawiałem, nadeszło. Mirrak nigdy tak naprawdę nie umarł. No nie umarł się, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ta księga, którą zabraliśmy ze sobą, co jest warta 2000, wydaje mi się, że w każdym momencie możemy ją sobie przeczytać i przeniesiemy się jeszcze raz do tamtego miejsca, w którym był Mirrak, że teraz już tam go nie będzie, ale za to będą ci jego ziomkowie, te dziwne ktulopodobne śmiecie. I po prostu z nimi będzie trzeba się uporać, a są dosyć mocni, z tego co kojarzę. Może jesteście połączeni? Nie mam pewności. Może to oznaczać, że nas uratujesz. Ale równie dobrze możesz sprowadzić na nas zniszczenie. Na pewno to drugie. Czas tutaj kończy się. Garstka z nas, która nie jest jeszcze pod kontrolą, nie ochroni się długo. Musisz iść do strażnicy Serinna. Poznaj tam słowo, które Mirrak poznał dawno temu. I użyj tej wiedzy na kamieniu Jan. A jo, faktycznie jest taki krzyk. Może uda ci się wyzwolić naszych... Można jakimś krzykiem właśnie krzyczeć w te całe kamienie, wokół których pracują zniewoleni. I wtedy tam się taki strażnik fajny pojawi. Będzie trzeba go rozpieprzyć. Skalami, po co mi słowo moc? Mirrak stoi za tym, co dzieje się z naszą wioską. A sercem jego czynów jest wiedza, którą posiadł jako smocze dzieci. Ty też jesteś smoczym dziecięciem. Też możesz władać tą mocą. Być może w lepszym celu. No, dobra, nie obchodzi mnie to, co ty masz mi do powiedzenia. Idziemy dalej. Poznaj słowo mocy. Z przyjemnością te słowo mocy poznam i to jak najszybciej. I za pomocą tego słowa będzie można właśnie sobie buffy zgarniać z tych kamieni. To jest kamień wiatru, który nie pamiętam co dawał. Jest kamień ziemi, jeszcze będzie kamień ognia i wody chyba. Nie pamiętam co to dawało. Czyli tak, no przejdźmy się na pewno do kamienia wiatru, bo będzie od niego bliżej. I na pauzie myślę, że sobie tam na spokojnie dobiegnę do tego, do strażnicy. Więc widzimy się już za chwilkę. Okej, jesteśmy na miejscu i mamy przed sobą smoka również jakiegoś, który jest sfokusowany jak na razie na czymś innym. Aha, o Jezus Maria, prastary.
Jedyny fakt, który mnie pociesza, jest taki, że w ogóle kojarzę to miejsce, jest taki, że ten smog zieje ogniem, a nie lodem, bo mam jeszcze mikstury odporności na ogień, a odporności na lód już niestety nie. Dlatego prastary smog walczy sobie z panami zniszczenia, którzy są OP. Też. Okej, więc dopóki się nie sfokusuje na mnie, będzie dobrze. Dobra. Spokojnie, spokojnie. My to sobie na spokojnie rozpieprzymy go, mam nadzieję. Jak widzicie, gówno mu zadajemy obrażeń i tak powinno być. To jest jeden z najpotężniejszych rodzajów... Jest to jeden z najpotężniejszych smoków na pewno. Nie wiem, czy prastary jest silniejszy, czy czcigodny. To jest jeszcze jakiś legendarny podobno, ale go chyba nigdy nie spotkałem. Także, ale prastary jest na pewno z podstawowej wersji gry, bez żadnych dodatków DLC, prastary był najpotężniejszy. Bo był zwykły smok, był krwawy smok, był starszy i prastary. A czcigodny doszedł w Dawnguardzie. I legendarny ponoć też, ale nie wiem. Może nie, nie wiem. Także my tu sobie na spokojnie, tutaj już jest ten krzyk, którego możemy się nauczyć. Moglibyśmy wejść w berka i tam na dole wszystko wyczyścić, ale wolałbym, żeby smok to zrobił. I nie chcę schodzić na dół. Nie chcę, chcę zejść możliwie jak najpóźniej. W momencie, gdy ten smok już się sfokusuje na mnie, to wtedy może zejdę, wypiję potkę na odporności na ogień i spróbuję go jakoś zjechać. Ale jeżeli będzie ciągle w powietrzu, no to nie ma sensu tam schodzić. Tak naprawdę, no bo po co? Gdybym miał smokogrzmota, powinienem troszeczkę pójść w główny wątek, żeby smokogrzmota sobie jeszcze odblokować. Dobra, wylądował chyba gdzieś, ale nie jestem pewien, czy jest w odpowiedniej pozycji, żeby można było go wręcz nawaleźć. Nie wiem. Przydałoby się jeszcze przybliżenie. Te wszystkie pradawnorskie strzały w końcu powystrzelam, zacznę strzelać już stalowymi, które są w sumie równie słabe. Ale no, chcę to wszystko powystrzelać. I te lepsze strzały sobie będę na później oszczędzał, bo nie mam żadnych umiejętności do odzyskiwania strzału i tak dalej, więc te strzały będą mi się kończyły szybko. Mikstura. Jak widzicie, już straciłem... No, zginę. To na pewno zginę w tym momencie. Znaczy, zginąłbym, gdyby nie... Chwila. Dobra, weźmy sobie pierwszą z brzega. Troszeczkę mi wyżarło kondycję, co prawda, ale nie przejmuję się tym. No i się wyleczmy. O, odrzesz! W mordę! I już miałem, i już chciałem się wyleczyć tym pełnym przywróceniem zdrowia. Wygląda na to, że odporność na ogień nie załapała, nie zadziałała w momencie, w którym bym chciał. To pierwsze ziągnięcie zadawało obrażenia, gdy jeszcze tej odporności nie mieliśmy, no i te obrażenia już... No sami widzieliście. Okej, doszedłem znowu do momentu, w którym smoczek sobie tam walczy. Strzelałem do niego tak długo, aż jego zdrowie spadło do takiego stanu, że już nie może polecieć, także jest otoczony przez draugry, którego napieprzają. Ja cały czas też do niego walę. W międzyczasie z ukrycia w dodatku, także jest spoko, bez problemu dzięki draugrom sobie go zjedziemy. Skradanie wzrasta, oczywiście ucznictwo też mi wzrosło w międzyczasie. Mamy tutaj już ten krzyk, którego sobie się nauczę, czemu nie? I najfajniejsze jest to, że nieważne kto zabije smoka, ja i tak te dusze zgarnę. Także nawet nie muszę się tym przejmować, że to nie ja go zabiję, tylko tamci. Niezłe. Chociaż w sumie mogę wziąć, ile to waży. No kurwa, jasne, że biorę. I co? No, dobra, draugry go wykończyły. Ale ja wykończę draugry. Oczywiście... Dusza moja. Dusza tego smoka należy do mnie. Ty chuju! Ja ci kurwa dam, co ty chcesz. Nic
No nie! Pojawił się ten... Mirak. Zabrał mi duszę. Halo. Jeden krok bliżej do mojego powrotu. Chuju. Śmieć. Chyba sobie kpisz. Nie wierzę. Mirak mi zabrał duszę. Zapomniałem o tym wątku, że jak już się troszeczkę rozpocznie wątek Downguarda, Dragonborna znaczy się, to ten Mirak będzie się losowo pojawiał. O Jezu, jak on ma szarże. Goddamit się będzie pojawiał i będzie nam kradł. W ogóle właśnie, broń dwuręczna mamy już na 100. Jest bardzo przyjemnie. Okej, jest źle. Jest chujowo. Chodzi o HP. Mógłbym się wyleczyć teraz, ale po co? Jestem głupim graczem. No może bez przesady. Chociaż... chwila. O, wszedłem do jakiegoś domku. Okej. Okay. Grubyń oczywiście tutaj do mnie nie wejdzie. Tym lepiej. No skoro tak utknąłeś... Ała! Sięgasz mnie? Dobra, wali się. Okej, okay, ja muszę go rozwalić. Jestem trochę w dupie w tym momencie, chociaż może nie. Okej, okay, dzień dobry. Który tu z dystansu potrafi? Ty widzę, że coś masz w łapie, jakieś zaklęcie lodowe, także ciebie sobie zastrzelę, a resztę oleję. Fajnie, co? Resztę też wystrzelę później. Naprawdę są twardzi. To jest mściciel zaledwie, a nie pan śmierci, także... nie jest on jeszcze najmocniejszy, a mimo to... nie mogę, kurde, go sobie zburstować, tak jakbym chciał. No ale dobra, trudno. Dajcie mnie wyżej wejść, czy coś, żebym miał lepszy widok. No gincie, już ten, nie zbuffowałem sobie tych broni, żeby łapać duszę, bo już nie potrzebuję tego. Mogę wyżej? Nie mogę? Dobra, to zejdźmy. Weź się uspokój, przyjacielu. Daj się po prostu zabić. Chwila, bo może być jeszcze ktoś, o kim zapomniałem. Pan śmierci, dokładnie. On jest mocny. Także na spokojnie. Bo on jak mi zrobi combo, w ogóle jak on leży? No to tu, nie? Tak. Myślałem, że się przewrócił, mimo że nie jest zamrożony, ale to nie ten. Dobra. Daruj sobie. No czy chuju. Jezu, ale jestem słaby. Naprawdę. Naprawdę jest kiepsko. Dobra, ale nie ma tragedii. Mamy krzyk, mamy zgarnięty też tamten cały no. Skarb stamtąd i zabij tego smoka. Duszy niestety nie wzięliśmy, bo Mirak się pojawił i mi zgarnął. Ale możemy teraz iść do kamienia wiatru, użyć nowego krzyku. Krzykniemy sobie w ten kamień po środku i się zadzieje pewna ciekawa rzecz. Aspekt smoka mamy, którego chyba też raz dziennie tylko. Sam nie wiem już, jak to działa. Może dopiero tego aspektu trzeciego poziomu można raz dziennie używać. Krzyki mamy jeszcze. Co my mamy? Mamy. O, właśnie, jak będziemy to mieli na trzecim poziomie, to będziemy mogli ujeżdżać smaczki. Dobra, bierzemy sobie ten przymus i go używamy. Okej, okay, i teraz będzie fight. Jak widzicie, rozpadło się, ale wstał taki lurker. Z tego co kojarzę, tak się nazywał. On jest mocny, czyhasz. Okej. Okay. Ma bardzo potężny, obszarowy cios. Takie maski mnie oplątują i zadają chyba obrażenia w czasie. Jego ciosy są też dosyć mocne. Także i wygląda bardzo zacnie, trzeba przyznać. Okej, okay, nie jest aż tak mocny. To jest chyba zwykły czyhacz. Jest od tego czyhacza jest jeszcze jakaś mocniejsza wersja, tak mi się wydaje. Także nie jest on aż tak groźny, jakby mógł być. Ma fajne ciosy.
I fajnie wygląda. Okej, 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 okej. A spokojnie go sobie tutaj zjedziemy. A leżeć. Okej. Wykonany pochłonej czyhacze, porozmawia ze Stornem. Spoko. Złota mamy sporo, jakieś tam diadem miał z dupy wzięty. Użyj kamieniu wiatru. Północny wiatr dodano. Nie wiem co to jest, ale możemy sobie przeczytać to w mocach. Nie, w aktywnych efektach chyba. A nie tutaj. Cel ponosi 20 punktów obrażeń od mrozu przez 10 sekund. Osłabiona staje także jego kondycja. Jak się tego używa? Dlaczego brałam udział w budowie? Jak się tego... To jest pod Z-ką? Muszę to przetestować na jakimś przeciwniku. 20 obrażeń przez 10 sekund. 20 obrażeń na sekundę, mam nadzieję, przez 10 sekund i kondycji. Czyli słabe. Na tym poziomie trudności to jest bardzo słabe, nawet bym powiedział. Chciałbym to, kurde, gdzieś na kimś, na czymś przetestować. Więc na razie nie udam się do questa. Tylko, kurde, gdzieś. Ale to już na pauzie. Okej, okay, znalazłem jakichś przeciwników. Jakichś, nie wiem, zbiry jakieś czy coś, więc... Holy fuck, to jest zamieć! Ej, wydrzebane, instantowa zamieć. Troszeczkę zmarnowana, nie wiedziałem, że to jest coś takiego. Mam to jeszcze? Ej, a mogę... Kurde, ej, to jest dobre. Podoba mi się to. To jest bardzo dobre. No nadal na legendarnym poziomie trudności to jest do dupy, żałosne. Ale to jest, kurde, zamieć instantowa. To jest spoko. Dobra, ten może być groźny kapitan. Także na spokojnie z nim. Spokojnie. Nie tylko. Potrafię znacznie więcej, przyjacielu. No, spróbuj się zamachnąć na mnie. No, zrób coś. Nie? O, nie tak szybko. Tak, właśnie szybko. Okej, on też ma młot, więc jego czasy również są wolne. Także spoko. Coś takiego powinien już mi przerwać. Okej, nie, on dziwnie walczy. Broni się ciągle. Okej, to mogłoby być groźne, gdybym mnie czymś takim trafił. W ogóle właśnie, jak wygląda potężny atak do tyłu? Z tego co rozumiem, muszę iść do tyłu i wykonać potężne... Aha, to jest takie dookoła, ciekawe. Nie wiem, on... Szczerze, myślałem, że mnie jakoś zrani mocno, ale... Gościu się opierdziela. I też pogoda się ładnie poprawiła, fajnie. Mapa skarbu śmiercionoścy. Patrzcie, nic nie waży. Warta jest w ogóle 500 sztuk złota. Śmiercionośca. To jest jakiś w ogóle wątek z tym chyba. Rozpoczęte. Śmiercionośca. Śmiercionośca. Użyj mapy skarbu, aby znaleźć skarb. Księgi. Najpierw osny na jawie. Właśnie tam jeszcze bym mógł się przeteleportować chyba w tym odcinku. Czy tutaj jest coś ciekawego? No, może i tak. Jak chcecie, to możecie sobie przeczytać na pauzach. Myślę, że bez problemu się z tym uporacie przez ten czas, jaki dałem. Co ja chciałem? Chciałem użyć mapy, ale to będzie w różnych, ta mapa? Mapa. A, okej. Okay. Mamy całe sol. Stajmy są krzyżyki, gdzie są skarby ukryte. Można by się po nie pofatygować, tak naprawdę, ale to już na pewno nie nagrywając tego poza mapą. Czyli, że gdzieś tutaj jest skarb, gdzieś tu, tam gdzieś był i chyba tutaj. Mielizna Haknira. Nie, tutaj jest chyba ten skarb, w tym miejscu gdzieś, tak mi się wydaje. No mniejsza. Nie będę się teraz tym zajmował, teraz chcę się zająć jeszcze otwarciem ich kuferka na ekspercie, co ciekawe, albo chcieli go zakopać, albo go odkupywali, nie wiem. Piraci lubią takie rzeczy. Zakopywanie skarbów, te sprawy. Ojejku, zaraz mi znowu się złamie. O Jezu, ekspercie śmieszny.
Ej, te, to jest zestaw, o Jezu. To jest zestaw, hełm śmiercionoścy. Umożliwia oddychanie pod wodą, dodaje plus 100 punktów pancerza, o ile nosisz całą zbroję śmiercionoścy. Właśnie, w Dragonbornie dodali również przedmioty z zestawu. Ciekawe, że coś takiego dodali. Niestety te przedmioty będą i tak dużo słabsze od przedmiotów, które sobie zrobię finalnie. Jak będę już miał full dadryczną zbroję i smosze bronię, no to po prostu nic nie dorówna moim przedmiotom. Nieważne co znajdę, nieważne jak bardzo będzie to interesujące, po prostu nic nie dorówna temu, co ja stworzę. Dobra. Mamy już... poznaliśmy już działanie tego kamienia wiatru. Spoko jest. Teraz bym sobie poszedł, oddam sobie tego questa, powiem co tam się zadziało i użyję księgi, żeby się tepnąć tam, gdzie spotkaliśmy Miraka. Ale wydaje mi się, że to zrobię dopiero w kolejnym odcinku, także na razie to jeszcze zrobię, to jeszcze nagram tę pogadankę z tym starcem. Lud jest wolny. Skalowie cieszą się twoją przyjaźnią. Mhm. Jeśli udało ci się uwolnić kamień wiatru, złamać władzę nad mymi ludźmi. No jeszcze kamień wody, ziemi i bestii. Słońca. Okej, troszeczkę pomyliłem, że tam mówiłem, że ogień, woda, ziemia, powietrze. Myślałem, że będą żywioły cztery, a tu są jakieś zupełnie inne pierdoły. Nie mogę ci w tym pomóc. Nikt tutaj nie może. Będzie ci potrzebna wiedza, którą posiadł sam Mira. Musisz dowiedzieć się więcej o jego czarnej księdze. Mirak ją miał? Nie wygląda jak element smoczego kultu. To mroczne rzeczy. Nienaturalne. Nie chciałbym mieć z nim nic wspólnego. Ale mag mrocznych elfów, Nelot, przybył do nas jakiś czas temu, pytając o czarne księgi. Myślę, że wie o nich bardzo dużo. Może nawet zbyt. Poszukaj go na południu. Zachowaj ostrożność, słuchaj dzieci. Działa tu jeszcze jakaś siła. Spoko. Dobra, sprawdzę ile nagrywam ten odcinek. Jeżeli jest to około 20 minut, no to już zakończę, myślę. Także F5, w razie czego oczywiście zapis, bo wiadomo, że Skyrim lubi się bugować czasami. 27 minut, także na tym momencie zakończę już ten odcinek. Kolejny odcinek będę nagrywał prawdopodobnie jak będę już miał wyższy trochę poziom. Teraz na razie opuszczę sobie Solstheim, wrócę się na Skyrim i wyekspię sobie alchemię na maksa i spróbuję już stworzyć te najsilniejsze bronie i pancerze, jakie tylko mogę. Więc w następnym odcinku się będziemy widzieli, jak już będę godny tego poziomu trudności. Moja postać będzie zdecydowanie godna. Myślę, że nawet ten poziom trudności nie dorówna temu, co będę na sobie miał i czym będę się posługiwał. Zobaczycie. Zapraszam bardzo serdecznie do kolejnych odcinków Staje oraz innych serii na moim kanale. Ja byłem Skowron5 i pozdrawiam. Życzę miłego dnia.